Cześć, co słychać? Jak się macie? Jak wam minął tydzień i jak wam minęła majówka? Ja w zasadzie jeszcze jestem na majówce. Niedługo wracam do Polski i czuję duży smuteczek, ponieważ z tego co słyszałam, to w Polsce cały czas pada i jest bardzo brzydka pogoda. A tutaj, no cóż mogę powiedzieć, jeżeli ktoś widział moje relacje instagramowe, to widział, że jest tutaj po prostu lato. Właśnie przed chwilą byłam zrobić test na koronawirusa, test PCR, który obowiązkowo trzeba zrobić wjeżdżając i wyjeżdżając z Francji. I był ten test zrobiony w takich jakichś w ogóle podziemiach, na takim placu Massena. I muszę przyznać, że trochę temu testowi nie podołałam. W Polsce, jak robiłam test na koronawirusa PCR, to był pobierany wymaz z gardła i z nosa tylko trochę. A tutaj wpychali jakieś 20, chcieli wepchnąć jakieś 20 centymetrów jakiegoś badyla do nosa. Nie dałam rady. Słuchajcie, miałam odruch, nie wiem, mój nos miał odruch wymiotny i za cholerę nie byłam w stanie w ogóle przyjąć tego długiego kija w moim nosie. W pewnym momencie w ogóle sama powiedziałam, że to zrobię, ale udało mi się wsadzić tylko, powiedzmy, nie wiem, 1/3 tego patyczka, także, że więcej, no nie byłam w stanie. No i jak to Francja, jak to Francuzi powiedzieli, że sorry i proszę sobie iść do innego miejsca, bo tutaj we Francji robimy takie testy i to tak musi wyglądać. I jakiś pan zaczął mi mówić, który siedział obok mnie, że to w ogóle nie boli, proszę zobaczyć, i tam mu wepchnęła te 25 cm do nosa. Okej, może to nie boli, ale wiecie, to boli w głowę. Przynajmniej mnie. Świadomość tego, że ktoś mi wpycha coś takiego do głowy. Jak przyłożyłam długość tego kijka, no to w zasadzie tak pod mózg podjeżdżał. No. No więc ostatecznie wsadziła mi może, nie wiem, 3/4 tego kijka i powiedziała, że nie wie, czy w ogóle wyjdzie poprawny wynik. Więc nie wiem, czy dostanę ten wynik, czy nie. We Francji wszystko jest możliwe, dlatego będę czekać. Natomiast czas pokaże, co zostanie mi dane. Na szczęście został mi cały weekend jeszcze tutaj w Nicei. W niedzielę będę wracać do Polski samolotem. I tak sobie pomyślałam, że nagram dla Was odcinek, w którym opowiem Wam o moich wszystkich lotach, które się nie odbyły. Generalnie nie liczyłam wszystkich swoich lotów, które miały miejsce, które się odbyły, ale myślę, że można by było przyjąć kilkaset tak naprawdę tych wszystkich lotów, które odbyłam. Dużo podróżowałam służbowo, głównie służbowo i prywatnie w Europie, w Azji, prywatnie byłam też w Kolumbii, również byłam w Afryce, więc trochę miejsc zaliczyłam, trochę lotów odbyłam. I skoro jest taka duża liczba statystyczna, no to wiadomo, że gdzieś coś mogło nie pójść i na pewno któryś lot przegapiłam. Pewnie dzielicie się na jakieś grupy. Jedna grupa to są osoby, które w ogóle zastanawiają się, jak można przegapić jakiś lot. No, tak może być, tak się może zdarzyć. Wszystko zależy od tego, jakie były okoliczności, jak często się podróżuje, bo na przykład, jeżeli się podróżuje raz na rok, no to faktycznie człowiek jest na to gotowy i na pewno go nie przegapi. A kiedy non-stop gdzieś jeździ, no to naprawdę wiele rzeczy może się wydarzyć po drodze i pewnie jest też druga grupa, której się kiedyś coś takiego przydarzyło. Oczywiście nie polecam tego uczucia, to nie jest fajne uczucie, bo to generuje bardzo dużą dawkę stresu, potem jakieś koszty, potem jeżeli służbowo, no to trzeba się tłumaczyć, no a jeżeli prywatnie, no to wiadomo, trzeba przereorganizować swoją wycieczkę, a raczej koniec tej wycieczki, żeby jakoś po prostu bezpiecznie, w miarę tanio dotrzeć do celu. Pierwszy swój lot w życiu, który przegapiłam, to był lot z Aten do Krakowa. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że Ateny zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Bardzo polecam Wam Ateny. Może to nie jest jakiś super, hiper turystyczny kierunek. Moim zdaniem naprawdę jest co robić w Atenach. Dobry, bardzo panuje tam klimat. A jak to się stało? Po prostu byłam na targach
takich targach żywnościowych. W swojej pracy pierwszej jeździłam na różnego rodzaju targi żywnościowe, gdzie szukałam nowych produktów po to, żebyśmy mogli jako firma je oddanego dostawcy importować i oferować tutaj w Polsce różnym sieciom handlowym. Tak się złożyło, że bilet do Aten i z Aten miałam w jednym pliku PDF. Czyli dwa bilety w jednym pliku PDF i podczas pośpiechu jeszcze na tych targach, jak stałam w jakimś korku, to źle spojrzałam na ten bilet i zamiast spojrzeć na bilet powrotny, spojrzałam na bilet do Aten. I tam te godziny różniły się od siebie. Jeszcze w ostatniej chwili wypakowałam jakieś płyny z walizki, którą miałam odprawić. Przez bramki przeszłam w ogóle z tą wielką walizą. I pani na stanowisku, z którego miał wylatywać samolot, powiedziała mi, że chyba jestem niepoważna, bo samolot już od 20 minut jest w powietrzu. Więc to było dla mnie big wow, że w ogóle coś takiego się wydarzyło i to nie prywatnie, służbowo, co ja teraz powiem, co dalej będzie ze mną. Więc na szczęście office managerka uratowała mnie, zabukowałyśmy kolejny lot i nocleg nad morzem. Jeszcze w Atenach, więc spędziłam bardzo super fajną nockę, jeszcze jedną i poranek w Atenach. Za co byłam super wdzięczna, no mimo wszystko lepiej niż w Krakowie. No i na drugi dzień mogłam spokojnie wrócić do Krakowa. Więc to był mój pierwszy raz. Mój drugi przegapiony lot, a w zasadzie trochę dziwny powrót do domu, miał miejsce również w pracy, kiedy to pracowałam dla linii lotniczych i po raz pierwszy leciałam do Londynu, żeby poznać ludzi, żeby zobaczyć, co jak wygląda. Więc w drodze powrotnej na lotnisku w Londynie spotkałam kolegę z mojej firmy, który również był w podróży służbowej. Zaczęliśmy rozmawiać, poszliśmy jeszcze sobie na piwko. No i tak nam czas bardzo sympatycznie leciał. On myślał, że ja ogarniam, która jest godzina. Ja myślałam, że on ogarnia, która jest godzina. No i tak jakby niewerbalnie każdy z nas zrzucił tę odpowiedzialność na drugą osobę. W pewnym momencie chyba ja zadałam pytanie, która jest godzina, o której mamy lot. No i okazało się, że za 15 minut startujemy, a pani z informacji poinformowała nas, że do miejsca, z którego będziemy startować, mamy jakieś 15 minut piechotą, więc wiecie, w pocie czoła z tymi bagażami, on w tym garniturze, ja też, wiecie, jakiś taka garsoniera, coś tam, biegniemy z takimi wielkimi wypiekami na twarzy, upoceni, wbiegamy do tego samolotu. Okazało się, że samolot na nasze szczęście był spóźniony i wracamy do Krakowa. No ale to nie koniec powrotu do Krakowa. Lecimy do Krakowa. Ja już w głowie mam, co zjem na kolację, super. I nagle słyszymy nad Krakowem komunikat, że niestety nie będzie takiej możliwości, żeby wylądować w Krakowie, ponieważ jest mgła i w zasadzie to nigdzie w Polsce nie będziemy w stanie wylądować. I dostaliśmy wiadomość, że lecimy do Budapesztu. W pierwszym momencie myślałam, że najprawdopodobniej czegoś nie zrozumiałam, ale popatrzyłam na mapkę, na której było widać, jak porusza się samolot, w sensie, w którym jest miejscu, w którą stronę leci. No i zauważyłam, że zaczęliśmy się oddalać od Krakowa, właśnie lecąc w stronę Budapesztu. Także taka oto historia. Polecieliśmy do Budapesztu. Też się tak niefortunnie złożyło, że jakieś 3 dni wcześniej zgubiłam portfel, czy ktoś ten portfel mi ukradł. I słuchajcie, miałam karty poblokowane, nie miałam ze sobą karty. Nie miałam też karty na telefonie. Miałam ze sobą w Londynie tylko i wyłącznie funty w gotówce, które w zasadzie prawie wszystkie wydałam w Londynie. No i teraz co? Akurat byłam w nowej pracy, przylatuję do tego Budapesztu, trzeba dać swoją kartę, żeby założyć w ogóle za hotel, który oczywiście całe pieszki oczywiście były nam zwrócone. Natomiast no głupia jak dla mnie sytuacja, żeby prosić moich kolegów o to, żeby ktoś za mnie założył. Jakby wiecie, no to nie jest komfortowa sytuacja.
w momencie, kiedy się pracuje dla osoby dorosłej, to nie jest, wiecie, wycieczka turystyczna, tylko mimo wszystko praca, więc no, był to chyba dla mnie największy stres. Już nie ta podróż do Budapesztu sama w sobie, tylko właśnie to, że nie miałam tej karty. Natomiast jakby muszę przyznać, że właśnie w tej pracy chyba były najfajniejsze osoby ze wszystkich firm, w których pracowałam do tej pory. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Generalnie co, na drugi dzień wróciliśmy do Krakowa i wszystko było si. Teraz przejdę do trzeciego nieodbytego lotu, a w zasadzie do nieodbytych lotów combo w pakiecie. Akcja się zadziała w Kolumbii, byłam na wolontariacie w Kolumbii i co tydzień podróżowałam gdzieś albo sama, albo ze znajomymi. Po prostu wsiadałam w Medellin w samolot i leciałam w jakąś destynację w Kolumbii. No i był taki tydzień, kiedy taki weekend, kiedy poleciałam do Kartageny i z Kartageny miałam płynąć łodzią na Isla Grande, na taką małą wysepkę, żeby spotkać się tam ze znajomymi z wolontariatu. Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, ile tam zostanę, czy 2 dni, chyba zabukowałam sobie na dwa dni, na za 2 dni lot z Cartageny do Medellin. No i moi znajomi w zasadzie chyba chcieli zostać dzień dłużej, czy nawet 2 dni dłużej. To wszystko się bardzo pomieszało, te dni wszystkie się zatarły. Ten czas tam na Isla Grande, mimo że był bardzo spokojny, to też intensywny, bo no, nikt nie używał telefonów, zegarków. Jakby czas sobie bardzo wolno, leniwo, spokojnie płynął. Pewnego dnia siedzimy sobie przy stole, czy bujamy na hamaku i nagle dostaję wiadomość, SMS-a chyba, że mój boarding rozpocznie się za 30 minut. Wow. Okazało się, że przegapiłam lot. Po prostu pomyliły mi się dni. Myślałam, że jest niedziela, był poniedziałek. No więc mówię, no dobra, przecież i tak nic z tym nie zrobię. Mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj zostać dzień dłużej. Nawet chcę zostać tutaj dzień dłużej, więc zabukuję sobie kolejny lot. Niestety, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, skończył mi się internet. Poprosiłam od kolegi, żeby pożyczył mi telefon. Tam, wiecie, w tym telefonie wszystko było, cały język jakiś flamandzki, coś tam, nie wiem, jakby dziwne wyrazy. I nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale zabukowałam ten lot i 3 minuty później przyszło mi powiadomienie, że mój boarding będzie dostępny w lutym 2020 roku. Także brawo ja, zabukowałam sobie lot w ogóle, totalnie od czapy, no ale mówię, dobra, okej, mam nadzieję, że będzie można było, że będzie można zwrócić jakoś te pieniążki, wszystko jest możliwe, po prostu wystarczy wytrwałym być i wszystko się da zrobić, więc zabukowałam trzeci już lot z Cartageny do Medellin. Udało mi się go zabukować. W międzyczasie już minął kolejny dzień, zebrałam się z tej Isla Grande, popłynęłam na tej łodzi do Cartageny, tam jeszcze musiałam nockę spędzić, bo już wszyscy się zawinęliśmy z Isla Grande, więc byłam w hostelu, no ale mówię, dobra, nic mi nie przyszło na maila, nie mam żadnej karty pokładowej, jakiejś odprawy, czegokolwiek. Mówię, no super, po prostu znowu jakaś akcja. No i co się okazało? Okazało się, wyszłam na stronę po prostu mojego banku, na moje konto i jak nigdy na tej oto transakcji był kluczyk. Taki kluczyk się pojawił. I ten kluczyk oznaczał najprawdopodobniej, że ta transakcja została z jakichś powodów zablokowana. No ale nie mogłam tego zweryfikować z naszym polskim bankiem, bo kiedy my spaliśmy, oni pracują, taka jest różnica w czasie i na odwrót, tak? Więc to było niemożliwe, żeby w ogóle się z nimi jakoś skontaktować. No więc musiałam po prostu kupić czwarty lot, żeby dotrzeć z Cartageny do Medellin i ten czwarty lot już udało się odbyć. Dodam tylko jeszcze, że te pieniążki za poprzednie loty udało się odzyskać. Poza tym oczywiście pierwszym, na który się nie stawiłam po prostu, bo pomyliłam dni. Kolejny lot, czwarty, na który się nie stawiłam, to był lot z Walencji do Nicei.
Byliśmy z Pawłem na fajnej wycieczce w Walencji. Ja tam kiedyś studiowałam, więc bardzo chętnie wracam do tego miejsca. Jakby w Hiszpanii w ogóle jest moje serce, corazón. Więc bardzo chciałam mu też pokazać właśnie Walencję. Poza tym też, jak Wam wspominałam we wcześniejszym odcinku, w HBO polecajkach, tam właśnie w Walencji w Albuferze był kręcony jeden z moich ulubionych seriali, więc też przy okazji mogliśmy sobie właśnie Albuferę pozwiedzać. No i tak sobie zwiedzaliśmy. No i nasz powrót do domu miał być w niedzielę, jak to zwykle bywa, koniec weekendu. No ale pozwiedzaliśmy sobie przez te wszystkie dni, no i w sobotę stwierdziliśmy, że troszkę się dłużej zabawimy, pójdziemy sobie na jakieś kluby, pójdziemy na miasto wieczorem, albo może to już było takim późnym wieczorem. Ktoś z nas miał nastawić budzik, padł na Pawła. Kojarzycie tą akcję, kiedy opcje, kiedy po prostu zaznacza się dni, w których chciałoby się, żeby budzik zadzwonił, to zrobił tak jakby na odwrót, że zaznaczył wszystkie dni poza niedzielą. W związku z czym ten budzik nam nie zadzwonił, a my obudziliśmy się jakieś 20 minut przed wylotem, więc nie było nawet opcji na to, żeby wrócić do Nicei tym oto samolotem. Niestety z powrotem do domu problem polegał na tym, że była niedziela, i wszystkie połączenia do Nicei były bardzo, bardzo drogie. I łatwiej byłoby nam zostać dzień dłużej w jakimś hostelu, niż kupić ten lot za osobę. Tam chyba wychodziło jakieś 200 euro czy ileś. No ale otworzyliśmy się też na inne opcje, czyli na przykład na autokar. No i tak szukaliśmy, szukaliśmy i w pewnym momencie wyłonił się autokar, połączenie takie bardzo ciekawe, bym powiedziała. Autokar, który jechał z Sofii, z Bułgarii, przez Nicę, nie, przepraszam, przez Walencję, do Nicei. Taką oto miał trasę. I kosztował bardzo mało, bo chyba jakieś 50 euro, więc dla nas opcja super idealna. Naprawdę to połączenie w ogóle spadło nam z nieba. Pamiętam, wtedy padał bardzo przeokropny po prostu deszcz w Walencji. Po prostu pogoda płakała razem z nami, że kończy się ten urlop, kończy się ten weekend. I wiecie co? Prawie nie zdążyliśmy na ten autokar. A dlaczego? Ponieważ już ze spakowanymi rzeczami poszliśmy na miasto jeszcze coś zjeść przed wyjazdem do Nicei. Natomiast jakby nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, że przecież wszędzie jest teraz siesta. Ja kompletnie o tym zapomniałam. Po prostu snuliśmy się po tym mieście jak takie smutne psy w tym deszczu w ogóle. Pamiętam moje rozwiązane sznurówki, które tak po prostu moczyły się w tych kałużach. No, to tak brzmiało, tak było bardzo dramatycznie. W końcu udało nam się dojść do jakiejś, nie wiem, kebabowni czy czegoś takiego. Coś tam w końcu zjedliśmy. No i trzeba było jeszcze zawieźć samochód na lotnisko. Ale co? Okazało się, że nie mam kluczy. Nie mam kluczy do samochodu i nie wiemy, gdzie są te klucze. Generalnie już pokój został zdany, oddaliśmy klucze, mamy ze sobą wszystkie rzeczy i nie ma, do mieszkania mam na myśli, i nie ma kluczy do samochodu. No i nagle powstała wielka kmina na temat tego, gdzie my byliśmy wczoraj, gdzie chodziliśmy, gdzie ewentualnie można byłoby zadzwonić, jak się nazywały te miejsca. I słuchajcie, bardzo, ale to bardzo ciężko było sobie przypomnieć, no bo jakby nie chodziło się do konkretnych miejsc, tylko od miejsca do miejsca, gdzie jest fajnie, żeby zobaczyć, żeby coś tam się pobawić. No ale jakby z tyłu głowy miałam taką myśl, że na pewno nie brałam tych kluczy na imprezkę. Właśnie po to, żeby ich w razie czego nie zgubić. Byłam na 80% pewna, że ich nie zawierałam. No więc stwierdziliśmy, że trzeba zaatakować w ogóle to mieszkanie i sprawdzić, czy w tym mieszkaniu nie ma naszych kluczy. No ale co? Padał deszcz, nikt nas nie chciał wpuścić. Z właścicielem nie mogliśmy się skontaktować. W tym mieszkaniu jeszcze w innym pokoju jacyś inni ludzie byli, których aktualnie nie było. No i tak czekaliśmy w tym deszczu. Dzwoniliśmy domofonem do tego mieszkania, żeby ktokolwiek nas wpuścił do tego budynku, żebyśmy nie mogli na zewnątrz i każdy odrzucał w ogóle ten telefon. No ale w końcu domofon, ale w końcu udało nam się wejść. W końcu
właściciel skontaktował się z tamtymi ludźmi, którzy również z nami mieszkali w tym mieszkaniu. Co się okazało? Że klucze były w szufladzie, więc na takim totalnym speedzie odwieźliśmy samochód na lotnisko i z lotniska powrotem do centrum na dworzec. I na dworcu, słuchajcie, czekał na nas ten bułgarski autokar. W środku pan sobie tam ćmił fajeczkę przy takiej zapalonej lampce. Taki mega old school, jacyś tacy ludzie, wiecie, po prostu mocno ze wschodnim klimatem, z takimi wielkimi torbami, z jakimiś chustami na głowie. No ale podróż była dość komfortowa. Wróciliśmy do Nicei nad ranem, więc wszystko dobrze się skończyło. A jak u Was? Mieliście może takie historie przegapionych lotów? Jak mieliście, to możecie mi dać znaka, możecie do mnie napisać na Insta, możecie mi maila napisać na przykład też, bo zawsze są to historie dość dynamiczne, często zabawne, ale też dramatyczne, także chętnie wysłucham. Wspomniałam Wam też o Kolumbii, jakbyście mieli ochotę, to możecie sobie zajrzeć na mój kanał na YouTubie, Beata Tokarz, tam są filmy z Kolumbii, albo też zamieściłam te filmy na mojej stronie internetowej www.beatatokarz.pl, więc tam możecie sobie po prostu luknąć, jeżeli macie ochotę, na pewno o Kolumbii jeszcze kiedyś porozmawiam. No a teraz życzę Wam super tygodnia, takiego, wiecie, jak to się tutaj w Poznaniu mówi, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Poznaniu się mówi ze spokojem. Takiego tygodnia ze spokojem Wam życzę, wypełnionego radością i przede wszystkim słońcem, słońcem, słońcem. Proszę, wiosno, lato, przywołujecie, przyjdź, czekamy z otwartymi ramionami, wszyscy po prostu Cię przyjmiemy najlepiej jak potrafimy i możesz zostać ile chcesz. Trzymajcie się w takim razie. Życzcie mi, żebym dostała po pierwsze test na koronawirusa i żeby ten test był negatywny, bo jeżeli ten test będzie pozytywny, no to zostanę w Nicei. Będę musiała pewnie tutaj najprawdopodobniej odbyć kwarantannę. Chyba. W sumie to nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale no wiadomo, lepiej bez komplikacji. I żeby jeszcze w Warszawie stał mój samochód gdzieś, który zostawiłam sobie na osiedlu u mojego znajomego. Mam nadzieję, że nikt mi samochodu nie podprowadził. Trzymajcie się, do usłyszenia.